My nie patrzymy tylko w tył. My nie zajmujemy się pisem, nie chcemy się nim zajmować, chociaż przecież mówiliśmy i ostrzegaliśmy. Mówiliśmy w kampanii wyborczej, mówiliśmy wcześniej, czym grozi oddanie władzy PiS-owi. Mówiła o tym, żegnając, zamykając nasze 8-letnie rządy pani premier Kopacz w sali polskiego Sejmu. Byliśmy antypisem, ale dzisiaj nie chcemy się pisem zajmować, bo to po prostu nie ma sensu. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, w Gdańsku jaki jest PiS, każdy widzi i to się niestety nie zmienia. Niech inni będą antypisem, niech inni będą antypisami. My nie chcemy się nimi zajmować, nie musimy być antypisem, bo wszyscy wiedzą, jak jest.